Hej, witajcie, z tej strony Bobru, a na waszej rana Dungeon Rompa Live or Die. Witam was bardzo serdecznie, mamy rozdział 6 i przeprowadzamy ostatnie śledztwo w tej grze. Ponieważ teraz naszym zadaniem, jak zazwyczaj w 6 rozdziałach, jest znalezienie odpowiedzi na wszystkie nurtujące nas pytania. Co prawda Morkuma ostatecznie zawęził to do 3 pytań, aczkolwiek no jest to dalej pełen zestaw. Musimy dowiedzieć się, jaka była rola Ayaki, musimy dowiedzieć się, kto jest Omegą, czy takim jakby nadgeniuszem. I musimy wiedzieć, czym właściwie jest to wszystko. I no, to są takie 3 główne założenia. Oczywiście przy okazji może być coś więcej. Przeszukujemy teraz nowy obszar, który jest na parterze, był za zamkniętymi drzwiami. No i za czym co tutaj się kryje. Pierwsze pomieszczenie już za nami. Hej Fu, cześć. Znalazłeś coś interesującego? Cóż, przeszukuję ten pokój. Co to jest? Jakiś pokój z monitorami? Coś w tym stylu. Wygląda jak centrum ochrony, obrony. Rozumiem. Wiedziałem, że tutaj Mokuma, stąd Mokuma nas obserwował. A może robił to sam Omega? Cóż. Ha? Tylko jeżeli nie był razem z nami przez cały ten czas. Sugerujesz, że Omega jest jednym z nas, tak jak geniusz? Jest taka możliwość. Jeżeli Ayaka mogła być... Jeżeli Ayaka mogła być kimś innym niż za którą się podawała, ktoś inny też może być taką osobą. Co mnie teraz do mnie dotarło? Że moje założenie co do roli geniusza i jego pomocnika mogło nie być złe, tylko że geniuszem nie był geniusz, tylko geniusz był pomocnikiem, a geniuszem był Omega. I wtedy rzeczywiście pomocnik próbował zatuszować wszystko, myśląc, że jest najważniejszy. To jest, kurczę, całkiem sprytne. Naprawdę całkiem sprytne. Cóż, nie zaprzeczę. Może Mokuma powie nam coś o tym. Czy możemy mu w ogóle ufać? Nie ma nikogo, innego, o którą możemy zapytać. Wciąż, musisz być sceptyczny o tym, co on mówi. No racja. Cóż, rozejrzyjmy się na początku po tym miejscu. Zacznijmy od niej. Hej, Fu. Tak? Możesz mi odpowiedzieć na parę pytań? Pytaj śmiało, pomogę ci, jak tylko będę mogła. Super. Chcę zrozumieć lepiej, co się stało wcześniej. Co pamiętasz po tym, jak zostaliśmy zagazowani? Cóż, próbowałam wstrzymać oddech, ale wciąż... Wchłonęłam trochę gazu. Próbowałam być przytomna i chyba po części mi się udało, to będzie ważne. Po części? Tak, nie byłam w pełni śpiąca, ale nie byłam też przytomna. To był jak... to było coś jak bad trip na narkotykowy. O! Nie, żebym wiedziała, co to... Jak to uczucie, oczywiście. Oczywiście. Porównuję to do tego, co słyszałam z opowieści. No, oczywiście. Oczywiście. Więc tak się poczułam, że... Czułam, co się ze mną dzieje, ale nie mogłam złożyć żadnej konkretnej myśli przytomnej. Nie mogłam też w pełni otworzyć oczu. Rozumiem, więc co pamiętasz? Czy pamiętasz cokolwiek z tamtej chwili? Tylko to, że zostałam odurzona i że zostałam ciągnięta po podłodze, ale następnie podniesiona i przeniesiona. Nie wiem nawet, czy to człowiek mnie niósł, czy Monokuma. Ostatnio co pamiętam to, że drzwi zamykają się za mną. Rozumiem. Obudziłam się jakiś czas później i nie mogłam się podnieść. To samo ja. Nie mogłam się wydostać. Więc byłaś w pokoju obok mnie, racja? Tak. Potem jak wyszłam z pokoju, spotkałam ciebie. Wtedy poszliśmy do głównego holu i spotkaliśmy się z pozostałą trójką. Więc jak się wydostałaś? Drzwi nagle odblokowały się same. To było dziwne. Tak, to samo wydarzyło się w moim pokoju. Mokuma powiedział, że... Ktoś nas wypuścił wbrew woli Omegi, racja? Tak. Chyba ktoś nam próbuje pomóc. To świetnie, ale jeżeli próbuje, dlaczego nie mógł otworzyć nam głównych drzwi? Próbował. Może to ma lepszy system zabezpieczeń, nie wiem. To nie może być takie proste, prawda? Ach. Przynajmniej ktoś chce nas tutaj uratować. Łatwiej by było, jeżeli ta osoba mogłaby wezwać pomoc, ale Ayaka już powiedziała, że policja i rząd zatwierdzają tą grę. To jest taki absurd. W sensie nie fabularny, ale taki ogólny, nie życiowy, że masakra. Chyba możemy liczyć tylko na jedną osobę. I na siebie oczywiście. Tak, to też. Okej, okay, znajdź zostało dodane, otwarcie drzwi same z siebie zostało dodane. Nie powiedziałem niczego ważnego ostatecznie o tym, ale widzę, że jak od każdego dostajemy informację, to ktoś w końcu powie coś ważnego, jeżeli chodzi o te same przeniesienie. Już ktoś ją przeniósł, czy z tego można wyciągnąć coś ważnego? No chyba jeszcze nie. Zobaczmy co tutaj. Jest tutaj plik. Tak, widziałam go, ale jest dziwny. W jaki sposób?
spójrz na niego. Wygląda jak jakieś pliki, które znaleźliśmy w archiwach. Jest tutaj dużo kodu i wartości numerycznych. To wygląda jak pliki postaci, które mieli dla nas gotowe. Biorąc pod uwagę to, co się dowiedzieliśmy o Dayaki, założyłabym, że te pliki były podstawą dla osobowości, które zostały nam zaimplementowane. Tak, to taki był też mój wniosek. Więc to jest tylko kolejny plik, który może być użyty do tego, racja? Może, ale wygląda inaczej. Cóż, tak. Nie ma tej nazwy, personalnych informacji, osobistych informacji, ani żadnych zdjęć. Więc czy to na pewno jest plik osoby? Jest też notatka na górze. Jest tu napisane geniusz. Co? Tak, plik nazywa się geniusz. Jest bardzo podejrzany. To trochę wygląda jak taki wzornik postaci. Jakbyście mieli napisać geniusza i na przykład zrobili sobie research, jaki on ma być. Nie ma informacji, jak się nazywa jeszcze, no bo to nie o to chodzi. Chodzi tutaj o sam wzór. Masz tutaj wypisane jakieś cechy. Ciekawe, czy to będzie coś w tym stylu. Myślisz, że to jest plik, który był dla geniusza? Jak druga osobowość Ayaki, którą geniusz przyjął dla siebie? Nie, myślę, że to coś więcej. A co masz na myśli? Myślę, że osobowość geniusza sama w sobie była zaimplementowana do Ayaki. Więc co, ona nie była naprawdę geniuszem? Może ona tylko myślała, że nim jest. Ale wtedy miałaby zaimplementowane dwie osobowości, racja? Dlaczego sprawcy by zrobili coś takiego? Coś tu nie gra. No nie wiem. Więc, ale poza tym, dlaczego ten plik nie ma informacji prywatnych dotyczących Ayaki? No racja. Okej, to jest ciekawe. To brzmi, jakby Ayaka była mega ofiarą. Jeżeli to pójdzie w tą stronę, to szczerze? No oczywiście wiadomo, że dalej został stworzony design i tak dalej. Design bardzo fajny zresztą Ayakowy, ale może się okaże, że Ayaka tylko myślała, że jest geniuszem. A że tak naprawdę żadnego geniusza nie było. Chociaż z drugiej strony Monokuma się dosłuchał, jej słuchał. Ale czy Monokumie można ufać? Chyba nie za bardzo. Co tam masz? To kolejna instrukcja. Jak ta z Monokumą? Tak, ale ta mówi o flashback lightach, które były fałszywe. Chodzi o ten, o to, co zostało użyte jako motyw w sprawie Sayuri, racja? Tak, fałszywy motyw, który zabił ją i Katsuje. To było najgorsze. No. Instrukcja pokazuje, czy tam podręcznik pokazuje, dokładnie jak flashback light został zbudowany i wymienia jej funkcję. Jest coś, czego nie wiemy? Cóż, można załadować tam każde wspomnienie, każdy plik wspomnienia, albo każdy plik postaci. Może tak zostali oni stworzeni. Nie pamiętam, jak to było w ROMPie V3, czy flashback lighty były stworzone tylko do wspomnień, czy też do napisania ról. Więc tak zaimplementowali to sztuczne osobowości do nas. Na to wygląda. To niesamowite, że tak mała maszyna jest w stanie całkowicie zmienić ludzkie życie. To straszne. Ale powinniśmy dowiedzieć się więcej, jak one działają i zrozumieć je. Czy tu jest napisane cokolwiek o odzyskaniu nadpisanych wspomnień? Nie, nie jest. Tak myślałam. Byłoby miło, gdyby to zadziałało w ten sposób, ale to chyba niemożliwe. Więc utknęliśmy z tym, co mamy teraz, racja? Na to wygląda. Okej, instrukcja została dodana, ciekawe. Spójrzmy na te komputery ochrony. To nie zadziała. Dlaczego? Już próbowałam. Są chronione przez hasło. Zawsze te hasło. Cholera. Więc co robimy? Możemy komputer 13. 21.13. 21 drzwi 13. 13 komputer. Odblokowany. Hej, co się stało? Coś mi mignęło na ekranie. Hej, spójrz! Już nie jest zamknięty. Co? Jak to się stało? Ja nic nie zrobiłam. Cóż, nieważne, sprawdźmy komputer. Okej, spróbuję też się mu przyjrzeć. Co znalazłaś? To nie ma sensu. Ale co? Ten cały system monitorowania. Widzisz, spojrzałem, jak sygnał jest transmitowany. No i? Sygnał ze wszystkich kamer w posiadłości jest transmitowany do tego pomieszczenia i nagrywany na komputerach. Wszystkie pliki wideo są zapisywane na dyskach twardych. No i co jest z tym nie tak? Patrz, że to wszystko, co to robi, to nie transmituje ich nigdzie. Czy nie transmituje ich na zewnątrz? Tak,
filmiki są pokazywane tutaj, nigdzie indziej. Co? Ale jesteśmy w pokoju telewizyjnym, racja? Sygnał musi iść na zewnątrz. Jak inaczej ludzie by to oglądali? Nie wiem, nie jestem komputerowym czarodziejem jak Haruo, więc może coś mi się pomieszało. Może? Wciąż jest coś dziwnego, co się tutaj dzieje. Nie ma połączenia ze światem zewnętrznym. Może to będzie jakaś mroczna, taka upiorna wizja, że tak naprawdę już rompy nikt nie ogląda? I jest to nagrywane jako taki kasetowy serial, który kupi pięciu Nie, ale to nie miałoby Nie wiem. Ciekawe to jest. Z chęcią zobacz, w którą stronę to pójdzie, bo wydaje się to być... Wydaje się tutaj właśnie, jakbyśmy usłyszeli bardzo mroczny i taki niepewny plot twist nadchodzący. Zapiszę sobie. Hej. Wiem, że nie jesteś w nastroju, ale musimy przeszukać wszystko. Wiem, zdaję sobie sprawę. Przeszukałem już ten pokój. I co to za miejsce? Wygląda jak jakieś archiwum. Archiwum? Tak, półki są wypełnione zeszytami pełnymi plików. Nie zeszytami, tylko binders, to jest taki... Taka aktówka, nie wiem jak to nazwać, taki... Serrator? Serrator może być. Pełnymi art... plików. Przeczytałeś już się? Nie. Nie miałem czasu się nawet rozejrzeć. Rozumiem. Poza tym, jest ich zbyt wiele. Nie mamy czasu, żeby przejrzeć je wszystkie. Wciąż musimy zbadać inne miejsca, racja? Prawda? Więc nie możemy marnować całego czasu, który mamy na ten jeden pokój. Więc co sugerujesz? Wybierz parę plików, które wydają się być interesujące i przejrzyj je. Miejmy nadzieję, że znajdziemy coś ważnego. Nie lubię polegać na szczęściu, ale chyba tak będzie najlepiej. Lepiej nie marnować już więcej czasu. Wiem. Dobra, zacznijmy od Alucarda. Hej Alucard. Czego? Czy mogę ci zadać parę pytań? Nie mamy na to czasu, wiesz? Zajmę tylko parę minut, obiecuję. W porządku. Więc co chcesz wiedzieć? Co pamiętasz dokładnie z procesu? Z po procesu. Tylko to? To proste. Zostaliśmy zaprowadzeni do holu wejściowego przez Monokumę. Potem zostaliśmy zaatakowani przez gaz usypiający. Tak, to też pamiętam. Nie pamiętam niczego więcej, tylko dźwięk otwierających się drzwi. Obudziłem się w małym pokoju, sam. Tak jak reszta z nas. Na to wygląda. Po chwili drzwi odblokowały się, więc wyszedłem. I co wtedy się stało? Na początku spotkałem się z Daichim. Czy Ryo kłamie? Czy mi się już myli? Ryo nie powiedział, że spotkał się z Daichim? Po chwili z Ryo, Fu i z tobą. I wtedy wszyscy spotkaliśmy się w korytarzu. Mi się wydaje, że Daichi powiedział, że wyszedł z pokoju. Pu, przepraszam. Ryo powiedział, że wyszedł z pokoju i spotkał się z Daichim, a następnie dołączył do nich Alucard i cała reszta. No i z racji, że ja poznałem na początku wersję Ryo, to wydaje mi się, że wersja Ryo jest kłamliwa. Znaczy, zaczynając co powie Daichi, może tak powiem, jeżeli powie o Ryo, no to będę podejrzliwy wobec Alucarda, jeżeli powie o Alucardzie, to będę podejrzliwy wobec Ryo. W sensie, jeżeli powie, że spotkali z Ryo Alucarda, no to będę podejrzewał Alucarda i na odwrót. Zgadza się, ale każdy powie ci to samo. Dlaczego pytasz mnie? Myślę, że zapytanie każdego może być bardzo ważne. Nieważne. Więc to wszystko? Co do tego, co pamiętasz, tak. Czy masz coś jeszcze do dodania? Nie za bardzo. Upewnij się, że złapiesz tą Omegę. Niektórzy w jakiś sposób... Teraz samo, że złapaliśmy geniusza. Przepraszam, trochę się zaplątałem. Oczywiście, dam się wszystko. Chyba, że oczywiście ty jesteś Omegą. W takim wypadku nie pokażę ci łaski. Dlaczego miałbym być Omegą? Znasz mnie, nie ufam ludziom. Na moment pomyślałem, że mogę ufać Eri, ale wtedy została zamordowana. Więc tyle z mojego zaufania, że wyszło z tego więcej bólu. Alucard, nie próbuj mnie żałować. Okej. Teraz masz inne rzeczy do załatwienia, racja? Zajmij się tym, racja. Znaję Alucarda. Znaję Alucarda, co dotyczą po prostu spotkania. Alucard spotkał Daichiego. Zastanawiamy też, o jakich oni otwierających się drzwiach mówią. Czy chodzi o otwierające się drzwi, kiedy już się otwierały pod sam koniec, czy o co chodzi? Co tam znalazłaś? Wszystkie te pliki są związane z Danganronpą.
Więc to jest archiwum Danganronpy. Przecież ty przeszukiwałeś ten pokój. Na to wygląda. Co tam masz? Bardzo szczegółowe informacje dotyczące poprzednich sezonów Danganronpy. Może słyszymy coś o innych niż w pierwszym, drugim, 53? Informacja o uczestnikach, zdjęciach, scenach morderstw. To trochę niepokojące. No. Są nawet wyświetlenia ze każdego epizodu, jak też rezultaty ankiet fanów popularności postaci. Zrobili ankiety popularności w zabójczej grze? Na to wygląda. Oglądający głosowali na ulubionego uczestnika, a też ulubione zabójstwo. Ulubione zabójstwo? Zgadza się. Ależ społeczeństwo upadło. Chyba Ayaka miała rację. W jaki sposób? Zabójcza gra nie była jednym ekstremalnie popularna wśród społeczeństwa, ale też całkowicie znormalizowana. Nie uważali tego za nic złego. Zakładam, że byli przekonywani przez dekady brutalnych reality show w telewizji. Ludzie mogą zaakceptować dużo powalonych rzeczy, tak długo jak nie dzieje się to im. Ludzie są okropnymi kreaturami. To prawda. Chociaż moim zdaniem, gdybyśmy w prawdziwym życiu doszło do zabójczych gier, to mogłoby być interesujące pod tym względem, jeżeli uczestnikami... Znaczy, to dalej byłoby wysoce niemoralne, to nawet nie zapraszam do dyskusji, bo nie ma o czym. To jest fakt, to jest po prostu bardzo niemoralne. Ale jeżeli już coś, to wyobraźcie sobie, jakby w naszym społeczeństwie, w naszych czasach, w naszych warunkach, przeszła zabójcza gra tylko na zasadzie takiej, że uczestnikami nie byliby ochotnicy, bo to by było rzeczywiście już po prostu... Nie wiem, to jest jedna z takich rzeczy, które po prostu wydawałoby mi się wyciągnięte z kapelusza, całkowicie nierealistyczne, jakimś science fiction totalnym, ale bardziej realistyczna wersja. Skazańcy, którzy oczywiście to są dalej ludzie, którzy mają prawo do wielu rzeczy, mają swoje prawa, są tutaj traktowani po ludzku, ale jakby mieli okazję, żeby na przykład wyrwać się z rad, na takich samych zasadach. Wyjdziecie, jeżeli zabijecie tak, żeby inni nie wiedzieli, tylko no, między sobą oczywiście. To jest tylko wizja, nie budujcie wokół tego jakiejś narracji, ale po prostu czuję, że jakby miało coś przejść takiego w naszych czasach, to byłoby właśnie na takich zasadach. I na takich po prostu warunkach. No chyba. Podoba mi się, że Alucard w ogóle uznaje ludzi za okropne stworzenia, a ja opowiadam o takich rzeczach. Kontrasysty. Tacy. Więc co jest w tym twoim folderze? To jest kolekcja wszystkich danych dotyczących jednego sezonu Danganronpy. Pierwszego? Coś szczególnego? Pracuję szczegóły wszystkich morderstw. Są dosyć standardowe. Standardowe? Czy nie przyzwyczaiła się za bardzo do klimatu? Masz rację, może tak. Przepraszam, nie powinienem to mówić. Nieważne. O nie! Co? Walić to. Nie są standardowe. Jest to ich cholerna dekapitacja. Dekapitacja to jest odcięcie głowy. Co? To nie ma sensu. Dlaczego miałby ktoś to robić? Żeby być niepotrzebnie okrutnym? Tak, to super dziwne. To nie zostało nawet zrobione mieczem czy czymś takim, ale piłą. Ja piłą? Co? Aż zabolała mnie szyja. Jest też dziwna notatka co morderstwa. Notatka? O mój Boże. Ja wiem, do czego to jest nawiązanie. To jedyne morderstwo w tym sezonie, które nie wydarzyło się na pieprzonym basenie. Dlaczego ktoś miałby zaznaczyć taką rzecz? Nie wiem. Tak czy siak, jest tutaj cała lista ocalałych. I jest tutaj... Ha? Huh? Czyli kto? Chidori? Sato? Ja, ta Chidori? Tak. Może to ktoś z tym samym imieniem? Nie, jest zdjęcie ocalałych. Chwila, to nie było... Zgubiłem się. To zdecydowanie Chidori. Więc Chidori brała udział w poprzednich zabójczych grach? Na to wygląda. Nie powiedziała nam? Czy Chidori jest z poprzednich sezonów jakiś? Ciekawe. Ale ciekawe, że to była referencja do innego fangame'a. Takiego, który bardzo lubi baseny jako miejsca. Ciekawe. Bo tam chyba nie było żadnej postaci, która się za Chidori, prawda? A tu by się okazało, że tak naprawdę ta postać cały czas gdzieś była, ja nawet to nie załapałem.
Ale dlaczego ona miałaby ukrywać tak ważne informacje przed nami? Nie wiem. Może usunęli jej wspomnienia? Flashback lighty mogły tylko dawać nowe wspomnienia, nie usuwać stare. Tak, masz rację. Wiem, że może myślę na chłopski rozum, ale nie mogli wgrać wspomnień, że nie brała udziału w zabójczej grze? To wyszłoby na to samo, a działałoby według Flashback Lighta. Problem? Solution. Myślisz, że ona mogła być Omega? Ale ona nie żyje. Może chce, żebyśmy tak myśleli. Może ona ukartowała swoją śmierć. Nie wiem, to wyglądało przekonująco. Jeżeli tak mówisz, myślę, że powinnaś to przynajmniej rozważyć. Nie jestem pewna, to wydaje się być naciągane. Chidori w poprzednich grach. Oj. Dobra, tutaj coś się pojawiło. Spróbuj tego folderu. Co to? To są zapiski ostatniego sezonu Danganronpa. Uuu. Ostatnio przed nami oczywiście. To jest 53 sezon? Zgadza się. Zobaczmy. Jest tutaj parę dziwnych morderstw. Zbiornik pełen piranii, Ryoma. Prasa hydrauliczna, Okichi. A nawet jedno zabójstwo, które było w wirtualnej rzeczywistości, Miu. O, to jest futurystyczne, Haruo by to uwielbiał. Ale nie to przykuło mój wzrok. Spójrz tutaj, zdjęcia i będzie Kaede, prawda? O, to fu! Na to wygląda, wygląda tutaj całkowicie identycznie. I tym razem Kik ma jej imię. Kaede Akamatsu. To musi być jej prawdziwe imię. Więc w końcu się dowiedzieliśmy, to miłe. Wciąż to niesamowicie dziwne. Ale jeżeli się zgadzają pozostałe, to dlaczego nie ma przy niej notatki, że ona nie żyje? Dlaczego? W świętej Chidori powiedziała nam, że mogła brać udział w zabójczej grze. Nic zaskakującego. Poza tym ona ma amnezję, więc to zrozumiałe, że ona nie pamiętałaby szczegółów. Tak, ale te szczegóły zmieniają wszystko. Zmieniają? Co masz na myśli? A, czyli jednak. No myślisz, że Kaede Akamatsu zginęła w tej grze. Co? Jak to zginęła? Tak, tu jest napisane. Może to jest błąd, co? Jestem dosyć pewien, że nie. Ale fu, że jest cała. Cóż, to musi oznaczać, że to nie jest Kaede Akamatsu. Ale ona wygląda tak samo. Może to jakaś bliźniaczka albo coś? Możliwe. Ale dlaczego ona miałaby... Dlaczego ona miałaby mówić, że jest zabójczej grze, jeżeli by nie była? No ciekawe. Spójrz tutaj. Tu jest napisane, że Kaede została omyłkowo skazana za zbrodnię, której nie popełniła. To okropne. Więc co jeżeli ktoś chciał zemścić się za śmierć Kaede, dlatego ona ją udaje? Nie wiem. Ale co sugerujesz, że ona jest geniuszem albo Omega? Może jest, a może jest ona kimś, kto zinfiltrował grę i chce zabić Omega, zabijając nas. Wymyślasz. Ej, to w sumie jest całkiem sprytne. W sensie, to jest bardzo dobry motyw, który możecie śmiało wykorzystywać w swoich zabójczych grach. Dać szczura, albo kreta, jak zwał, ten zwał, no osobę, która po prostu infiltruje z szeregi i która chce wygrać, chce zabić. Wchodzi po to, żeby zabić, po to, żeby pozbyć się osoby, bo wie, że wśród uczestników jest też geniusz, Omega, czy jakaś tam inna niebezpieczna osoba stojąca za tym wszystkim. To jest bardzo sprytne. Skąd ty to wiesz? Możesz ufać fu, albo komuś? Nie wiem, czy mogę jej ufać. Nie jestem po prostu przekonany, że ona jest kimś takim. Może powinniśmy skonfrontować się z tym klikami? Tak, ale... jeszcze nie, powinniśmy poczekać na odpowiedni czas. A kiedy będzie ten czas? Na procesie oczywiście. Okej, więc poczekam. Ale pociski, co? Kaede Akamatsu, Chidori w poprzednich grach. Fu w poprzednich grach. Ciekawe to jest strasznie. Hej Daichi. Hej ja. Co jest w tym pokoju? Chyba kolejne biuro. Jak dużo biur tutaj mają? Nie wiem. Te było przed nami ukryte, więc zakładam, że jest ważniejsze niż... że są tutaj ukryte ważniejsze rzeczy. Mam taką nadzieję. Przeszukałeś całe pomieszczenie? Tylko pobieżnie. Dlaczego pobieżnie? Miałem nadzieję, że ktoś mądrzejszy przyjdzie i mi pomoże. Słuchajcie, po takim czasie Daichiego nie można już gnoić za takie zachowanie, no trzeba za to po prostu lubić. On jest no takim guptasem, no guptaskiem jest, no ja go lubię już poza... przez to. Na pewno nie lubię, żeby był w jakiejś topce ścisłej, ale lubię gościa, jest śmieszny. Jest po prostu bardzo śmieszny.
śmieszny, łamany na zabawny. Jesteś beznadziejny, wiesz o tym? Hihi. To nie miało być zabawne. Tak siak, teraz kiedy tu jesteś, możemy zacząć przeszukiwanie naprawdę. Racja. Zaczynam, że to biuro należało do samego Omegi. Więc był tutaj, co? Przynajmniej przed Drow. To wiesz, gdzie jest teraz. To straszne. Ponieważ jest straszną osobą. Okej, rozejrzyjmy się. Jestem ciekaw tych zeznań. Hej, daj ci, masz chwilkę? Jasne. Pytam każdego, żeby upewnić się, że wiemy wszystko o tej sprawie. Nie ma problemu. Musimy rozwiązać zagadkę, racja? Więc jeżeli może ci coś pomóc, to zrobię to. Okej, więc powiedz mi, co pamiętasz z sytuacji po procesie? Cóż, weszliśmy do holu głównego, racja? I wtedy zostaliśmy zrezygnowani. To było do bani. Tak, straciłeś przytomność, racja? Tak. Całkowicie zrasło mi światło. Obudziłem się jakiś czas później w jednym z tych małych pokoi i oczywiście nie było nikogo wokół. Więc nie wiesz, kto ci tam stracił, racja? Nie. Nie słyszałem nawet głosu tej osoby. Więc byłem tam sobie trochę i nagle drzwi otworzyły się. Same się otworzyły? On myśli, same się odblokowały. Wciąż musiałem je popchnąć. Jasne, łapię. Znaczy się, wyszedłem z pokoju i spotkałem Alucarda. A nie dajcie go. Poszliśmy do holu, spotkaliśmy Rio, ciebie i Fu. Rozumiem. I to tyle, nie wiem nic więcej. Interesujące. Czyżby? Tak. Wciąż zastanawiam się, co się stało wcześniej. Co masz na myśli? Mieliśmy zostać wypuszczeni. Monokuma nam to obiecał. Nie możemy naprawdę ufać słowom Monokumy. Ja masz rację, ale wciąż jestem wkurzony. Rozumiem. Okej, dzięki Daichi. Ale to jest... Chyba idzie to wszystko w kierunku tego, że Rio skłamał. Daichi spotkał Alucarda. W sensie, nie wierzę, żeby była tu współpraca dwóch osób, żeby kogoś wrobić. Myślę, że to już za późno. Chyba, że to jest takie kłamstwo, które ma doprawić do prawdy. Ale myślę, że jeżeli jakimś cudem Alucard i Daichi współpracują, to w co wątpię bardzo mocno, ale załóżmy taki scenariusz, to myślę, że bardzo dobrze przemyśleli, że Ryusze musi być Rio, w sensie Omega musi być Rio, bo inaczej by coś takiego nie robili, a wątpię, żeby nagle się okazało, że tu jest jeszcze dwóch złych wśród nas. Myślę, że to jest tylko Rio, a Rio się pomylił, powiedział, że spotkał najpierw Daichi'ego, a potem Alucarda. We dwójkę już spotkali, a zarówno Alucard, jak i Daichi nie potwierdzili tego. Jest coś dziwnego w tej ścianie. Dziwnego? Tak, jakby coś powinno tutaj być. Może powinnam przeszukać to miejsce. Okej, okay. Panel kontrolny posiadłości. Mechanizm, system kontroli mechanizmu. Tapliczka 1, otwórz. Wow, co to? Ściana się przesunęła i tutaj jest portret. Zastanawiam się, kto tym steruje, no bo to nie jest Omega. Raczej, a jeżeli to jest Omega, to nie rozumiem, dlaczego pomaga. A jeżeli nie jest, to kto to jest? Ktoś z zewnątrz? Najprawdopodobniej, tylko kto? Jest tutaj portret! O, ładna pani! Śliczna. Kto to jest? Co robi tu jej portret? Zastanawiam się, dlaczego był ukryty. Może jest ważny dla Omegi? Myślisz, że to może być jego dziewczyna albo coś? Kto wie? Detektyw. Detektyw, który podziwia inny od detektywa. Może jest jakimś ogromnym fanem, dlatego sam sobie wybrał taką opcję. Chyba to jest ostateczna poszlaka w stronę Rio. Tak mi się wydaje, wiem, że to może być głupia poszlaka, ale tak bym stawiał. Ostro. Ej, spójrz, ha? Jest tutaj mały grawer, mały napis, notatka pod portretem. Jest napisane Kyoko Kirigiri ocalała pierwszy Danganronpy. Jako ultimate detektywka rozwiązała tajemnicę zabójczej gry wraz z Makoto Naegim. Potem pracowała w nowym Hope Speech Academy. Interesujące! Więc z tego co rozumiem, to jest uczestniczka pierwszego sezonu show, w którym jesteśmy? Na to wygląda! Ale dlaczego ona jest taka ważna? Ponieważ była pierwsza ocalała gry? Może, ale myślę, że jest coś więcej. Ona musi być czymś ważnym dla Omegi. Okej. Okay. Ciekawe. Warto też docenić, mimo wszystko, twórców za to, że chyba jako jedyni, tak, znaczy, no nie jako jedyni i to nie jest tak, że to jedyna taka przypadek, bo wiemy jeszcze o innych fangame'ach, ale mam wrażenie, że dosyć otwarci już od samego śledztwa dają powiązania z oryginalnym kanonem. Zazwyczaj
Była taka sytuacja jeszcze przynajmniej w jednym fangame'ie. Przypominam sobie, że były jako dowody nawet rzeczy związane z Ordiałem. Tam była Hope Speech Academy, byli ocalali pierwszej gry czy coś takiego. I to były dowody w pewnym fangame'ie. Myślę, że wiecie, że to taki dosyć dobry fangame. No i tam dopiero pojawiało się to w procesie. Tutaj już w śledztwie mamy te dowody, mamy te rozmowy. Nie wiem, czy mi się myli. Tutaj możecie mnie poprawić śmiało. Nie ukrywam, że nie pamiętam. Ale jeżeli tak jest, to jest to całkiem ciekawe. Jeżeli to jest przedownik w tym klimacie. Jest tutaj notatka. Myślę, że została napisana przez Omegę? Może? Co tam jest napisane? Wybieram moich 15 ulubieńców. Są najlepszym możliwym wyborem, biorąc pod uwagę okoliczności. Ulubieńców? Jakich ulubieńców? Nie wiem. Czytam to, co jest tu napisane. Czy jest tam coś jeszcze napisane? Tak, ale nie jestem pewna, czy rozumiem. Numer 1, sezon 10. Każdy już był w zabójczej grze. To są ocalali. To jest zabójcza gra ocalałych. Szczerze? Notabene bardzo fajny pomysł. Numer 2, sezon 15. Numer 3, sezon 19. I wszystkie aż do numeru 15 sezon... And all the way up to... I aż do numeru 15 sezon 53? Jak to? 53, czy to się tyczy sezonów Danganronpy? Być może, ale co to w ogóle nam mówi? Nie wiem. Ale jest nas 15, racja? A nie 16? Cóż, nie mówię o geniuszu. A, rozumiem. Ale co jeżeli Omega jest jednym z nas? Czy nie powinieneś też, nie powinieneś też odłączyć tej osoby? Może. Jeżeli naprawdę jest jednym z nas, to tak. Ale jeżeli nie, to jest nas 15. A to pasuje do numeru w notatce. Więc może to się tyczy uczestników gry. A wciąż nie łapię. Ja też nie. Cóż, posprawdzajmy więc inne rzeczy. Przynajmniej na razie. Okej, okay, tutaj jeszcze coś mamy. Zapiszę sobie. Jest tutaj dużo wycinków z gazet. Coś interesującego? Coś giełda, polityka, program telewizyjny, czekaj. A? Jest tutaj wycinek z jakiejś gazety biznesowej. A co tam jest napisane? Team Danganronpa deklaruje bankructwo. O! Firma produkująca Team Danganronpa, znana na całym świecie z słynnego show Danganronpa, oficjalnie zadeklarowała w piątek bankructwo. Akcje teamu Danganronpa spadły dramatycznie po tym, jak anulowali swój show. Anulowanie wystąpiło przez to, co się stało w niesławnym 53. sezonie Danganronpy. Czyli co? Anulowali? A przecież to dalej trwa! Tak, jesteśmy częścią 54. sezonu, racja? Tak powiedziała jaka? To jest 53. sezon? Nie mógł być ostatnim. Może się okaże, że oni tak naprawdę są symulacją tego, jakby miał wyglądać 54. sezon, taką VR-ową na przykład. Że ktoś sobie sprawdza, jakby to wyszło i czy by ludzie się tym zainteresowali, taka symulacja komputerowa zaawansowana. Ta! Więc co to oznacza? Daj, czy się ze mną zgodził. Może to stara gazeta? Może sytuacja się zmieniła? Że myślę, że firma mogła jakoś się jakby tak pozbierać do kupy i jakoś to przetrwać? No, ciekawe, szczerze. No powiem, że to jest strasznie interesująca sprawa. No ale zobaczmy. Oj, czekaj, coś kliknąłem. Coś. No ja myślę, że rzeczywiście to nie jest asertywna gra, ale w takim przypadku, dlaczego to jest nagrywane? Co to oznacza? Może ktoś z uczestników tarsia palił, że aż sam to zorganizował? To albo kolejna, inna firma wykupiła prawa. Ale Ayaka powiedziała, że ona jest częścią Team Danganronpa. Więc to musi być ta sama firma. Może przejrzenie pozostałych wycinków da nam coś więcej. Okej, spójrzmy. Sport, reklamy dzwonków. O, reklamy dzwonków to jest taki klasyk. Nie wiem, czy pamiętacie, pewnie może starsi z was pamiętają, ale kiedyś w gazetach można było kupować sobie dzwonki na telefon. I można było na przykład w gazetce z tyłu były różne kody i można było na przykład za parę złotych zrobić sobie, żeby jak ktoś do was dzwoni, to żeby był konkretny dźwięk. Taki, że jak ktoś na przykład dzwoni, to słychać ten dźwięk, albo mogliście pobrać w ten sposób dźwięk na telefon, albo jakąś gierkę. Stare czasy. Są też biznesowe i to jest związane ze sprawą. Co jest napisane?
Tajemniczy milioner kupuje wszystkie zasoby Timu Danganronpa. O, Rio jest tym milionerem, prawda? Podczas aukcji nieznany kupujący kupił wszystkie... wszystko, co zostało po upadłym telewizyjnym gigancie. Nie znamy tożsamości osoby, ale potwierdzamy, że cena przekroczyła 500 milionów dolarów. 500 milionów dolarów? To masa kasy! Można kupić 50 milionów hamburgerów za to! Albo 10 dobrych piłkarzy! O jest, wolałbym chyba 50 milionów hamburgerów. Cóż, te rzeczy zdecydowanie były warte sporo. I ktoś był w stanie za nie zapłacić. A kto był w stanie zapłacić tyle kasy? Nie wiem, artykuł nie mówi nic o tej osobie. Gdyby Chidori tutaj była, powiedziałaby, że ludzie z takimi pieniędzmi są zazwyczaj źli. Jest w tym jakaś prawda. Ale to zaprzecza temu, co wiemy. A jak to? Powiedzieliśmy, że Ayake prowadziła to show dla Team Danganronpa, ale całe to wyposażenie poszło do tej tajemniczej osoby. Ayake dostała chyba światłem, flashback lightem i zrobiono, że ona myślała, że jest członkinią Team Danganronpa i reżyserką. Czyli to tak naprawdę jest... Słuchajcie, szczerze powiedziawszy, jeżeli to dąży do rozwiązania, że jakiś milioner się bawi, tworząc sztucznego geniusza, tworząc sztuczne osoby, to jest to, szczerze, naprawdę super motyw. Naprawdę super motyw. Ale to wszystko się opiera o to, że Rio, i to nie chodzi o to, że ja będę miał rację, że to Rio, ale po prostu Rio tak idealnie pasuje do tego wszystkiego, jak to taki milioner. Na ścianie w swoim gabinecie ma Kyoko Kirigiri, bo jest mega fanem. Ułożył sobie te wszystkie postacie. No to by było super ciekawe. Bardzo mało wpływał na grę, pomimo to, że był geniuszem, że był Omegą, ale to nie chodzi o Omegą, pomimo to, że był detektywem, to za bardzo mi pomagał. Ciekawe. Tak, to dziwne. Ale powiedziałeś, że to może być stare, racja? Zgadza się. Więc jeżeli firma jakoś się pozbierała, mogli odkupić rzeczy, jeżeli ta osoba chciała je sprzedać. Cóż, tego nie wiemy. Cóż, tak czy siak, to jest bardzo dużo interesujących informacji. Ale totalnie widzę Rio i czekam na to, żeby okazało się, że to on. Okej, przeszukałem całe cztery pomieszczenia, chyba czas pokazać z Morkumą. Nienawidzę tego. Zapiszę. No zakończymy zaraz odcinek, ale to będzie też koniec pewnie wszystkiego. O, zobaczcie, kto to przyszedł! To pani Mądralińska! Nazywaj mnie jak chcesz. A czym sobie zasłużyłem na tą wizytę? Zrobiłaś już wszystko? Prawie. Jest wciąż jedna rzecz. Czyli? Rozmowa z tobą. Ze mną? Ale ja jestem tylko małym jej świadkiem. Co mogę zrobić? Poza tym nie pomagam z śledztwem. Rozumiesz? Nie pytam cię o pomoc. Chcę, żebyś przedyskutował z tobą podstawowe rzeczy. Na przykład? Na przykład... O co chodzi z Omegą? O, interesujące! Powód, dla którego nie pozwalasz nam wyjść po egzekucji geniusza jest taki, że Omega ci tak kazał, racja? Może. Więc ta osoba musi być bezpośrednio związana z grą. Do czego dążysz? Zapytam bezpośrednio, czy Omega to jeden z nas? Stary geniusz? Wow! Prosto o celu, lubię to! Ale powiedz mi jedno, dlaczego miałbym ci dać tę informację? Do czego dążysz? Ponieważ proces byłby inaczej niesprawiedliwy. Niesprawiedliwy? Tak, jeżeli Omega byłby jakąś losową osobą z zewnątrz, nie ma szans, żebyśmy mogli odkryć, kto to jest. Nie bez spojrzenia za to miejsce. Więc co? Jeżeli Omega wyzwał nas, żebyśmy odkryli jego tożsamość, to musi wierzyć, że mamy jakieś szanse, żeby to zrobić. Inaczej całe wyzwanie byłoby bez sensu. Jesteś bardzo mądra, co? W porządku. Tak, Omega to ktoś, którą tożsamość możecie odradnąć. To nie jest mój 69-letni wujek, którego nigdy nie spotkaliście. Więc Omega naprawdę jest. Tak, powiedz to! Jednym z nas, Among Us. O, powiedziałaś nazwę mojej ulubionej gry. No oczywiście, Morkuma jest mega sus. Co? Nieważne, tak czy siak, tak. Może przynajmniej powiedzieć, że osobą, którą musicie złapać, jest jedną z 16, która zaczęła tą grę. 16? Nie z piątki? Po, więcej nie powiem. Na budowanie, próba zbudowania jakiegoś jeszcze tej zagadki, ale myślę, że to nie jest ktoś z niej żyjących, raczej w to wątpię. Nawet nie chodzi o to, że podejrzewam Rio.
po prostu to nie miałoby za bardzo sensu, bo bardzo mało hintów w tą stronę. Myślę, że tutaj najbardziej pachnie mi właśnie ten Rio. I nie przeszkadza mi, że Mokuma to powiedział. Myślę, że to rzeczywiście, tak jak powiedziała Megumi, bardzo Megumi dobrze zauważyła, że to jest rzeczywiście coś, co musiało w ten sposób pójść. No nie ma innej opcji. Oni muszą mieć... muszą mieć szansę zgadnąć. Znaję Mokumy zostało dodane. Znaję Mokumy pewnie... czekajcie, bo to nie ta karteczka. Monokuma, mamy 4 zeznania. Monokuma... Omega... to jest to samo, Omega wśród... 16. To będzie to samo co Omega Among Us chyba. Już jeżeli skończyliście, myślę, że to czas na proces, nie sądzisz? No chyba. Zacznijmy parku, spotkajmy się przed window. Będę czekał tam gdzie zawsze, jasne. Nadszedł czas. Jak poszły wasze śledztwa? Przeszukałem wszystkie owe pomieszczenia. Wszyscy to zrobiliśmy. Tak, nawet ja próbowałem. Jakie są rezultaty? Cóż, znalazłem masę interesujących informacji, ale... nie powiedziano nam, kim był Omega. Tak, wszystkie te informacje nie dały jakiejś większej całości. A co z innymi tajemnicami, które mieliśmy rozwiązać? Chyba... rozumiem je przynajmniej częściowo. Tak, ale trzeba to jakoś ułożyć w głowie. I przedyskutować to ze wszystkimi, skoro jesteście mądrzejsi ode mnie. Możemy to zrobić na procesie. Taki jest plan. Okej. Myślę, że możemy to zrobić. Rozwiązaliśmy każdą zagadkę dotychczas. To jest tylko kolejna z nich. Dokładnie. Nie możemy tracić wiary w nasze rozumowanie. Wszystkie z naszych procesów do tej pory doprowadziły nas do tego momentu. Wygląda to, że proces zadecyduje o naszych przeznaczeniach. Tym razem na dobre. Wiemy, że nie zostaniemy oszukani. Tak, to byłoby kiepskie. Ale wierzę, że tym razem nie zostaniemy. Dlaczego? Ponieważ show się skończyło. Nie ma powodu, żeby udawać. Mogliby nas zabić i skończyć to. Znaczy, mógłby nas zabić ten Omega. Prawda, jeżeli to nie zrobił, wygląda na to, że podejmuje to wyzwanie na poważnie. Więc użyjmy tej szansy i ocalmy się. Tak, zróbmy mu tyłek. Razem damy radę dojść na dno tej tajemnicy. Racja. Okej, wystarczy. Po raz ostatni wchodźcie do windy. Zabierzmy was do sali procesowej. Proszę. Tam wasze przeznaczenia zostaną zadecydowane. Czy wygracie? A może Omega wygra i zakończy wasze życie? Dowiedzmy się. Po. Okej, zróbmy to. Damy radę, chłopaki, ludziska. Musimy, inaczej zginiemy. Pomyślcie o tym jak o każdym innym procesie. Przynajmniej tym razem nikt nie musi zginąć. Tak, to jest plus. Jeżeli przeprowadzimy śledztwo i zbadamy tajemnicę bez umierania, to nie będzie tak źle. No chyba? I tak nam się to nie spodoba. Wiem, przepraszam za to. Dawajcie! Ludzie zaczęli raczej optymistycznie, biorąc pod uwagę sytuację. Ale nie wiedzieli tego, co ja wiem. Omega to był ktoś z nas i musiałam znaleźć tę osobę. Raz jeszcze, ktoś kłamał co do swojej tożsamości. I poprzednia sprawa dowiodła już, że nie możemy nikomu ufać w pełni. Różnica pomiędzy znalezieniem i nieznalezieniem tej osoby będzie różnicą pomiędzy naszym życiem a śmiercią. Winda powoli zjeżdżała na dół, robiąc okropny hałas. Muszę zachować spokój. Dam radę. Ta winda nie stanie się ani trochę mniej creepy, nieważne jak wiele razy nie będziemy jechać. Ale planuję... nie zjeżdżać nią już nic więcej. I tak właśnie dojechaliśmy do końca. Witajcie, witajcie w sali procesowej. Cieszę się, że nie utknęliście w windzie. To miejsce wygląda tak... nijako tym razem. Nie ma tu w ogóle kolorów. Cóż, oczywiście, że nie. W końcu nasze show się skończyło. Nie pokazujemy go już nikomu. No i co z tego? Nie ma potrzeby dekoracji. Dlaczego mam wydawać kasę, jeżeli i tak nikt to nie doceni? On myśli... wiem, że wy nie docenicie. Masz rację. Nieważne jak to miejsce wygląda, to wciąż ta sama sala. Tak, to jest miejsce, gdzie wygraliśmy już 5 procesów. Jeszcze jeden i skończyliśmy. Prawda, ale ten będzie najtrudniejszy. Dlaczego? Ponieważ teraz nie walczycie z jakimś głupim kryminalistą. Tym razem
Walczycie z samą Omegą, a dodatkowo ze mną. Wciąż spodziewałem się uczciwego procesu. Już oczywiście, że będzie uczciwe. Tak uczciwie, jak tylko może być. Pokonamy was bez problemu. Zobaczymy, kto pokona bez problemu. Tak, wasz koniec nadchodzi. Ale się boję. Omega musi zaśmiewać się, patrząc na wasze żałosne próby bycia takim strasznym. Jeżeli ta osoba jest teraz silna, to dlaczego się sama nie pokaże? I da wam zwycięstwo ta! Nie jest taka głupia! Odkryjemy ją i tak. Okej, Mokuma, jesteśmy gotowi. Super! Czas rozpocząć największą walkę naszych czasów! Finałowy proces! Rozsiądźcie się i zaczynajmy! Teraz jest ostatni czas, kiedy zajęliśmy te miejsca. Te same co zawsze. Staliśmy tam w ciszy, gotowi, żeby iść dalej. Nie było dekoracji, ale nasza determinacja była silna jak zawsze, albo nawet silniejsza, biorąc pod uwagę okoliczności. Każdy wydawał się być gotowy tak samo jak ja. Ale wewnątrz wiedziałem, że jedno z nich mogło, nie mogłem ufać jednemu z nich. Cóż, jeżeli Omega nie był kimś, kto oszukał, sfałszował swoją śmierć, tak czy siak znajdziemy tę osobę. Wiedziałem, co musieliśmy zrobić. Pokonać naszego oprawcę i zakończyć tę rzecz na dobre. Nic więcej nie będzie musiał zginąć. Przetrwamy. I wtedy się zaczęło. Gra o życie i śmierć. Tajemnica o życie i śmierć. Ostateczny proces o życie i śmierć. A nie chcę przejrzeć. Chcę zapisać. No i cóż, moi drodzy. Powoli zbierając się do końca tego materiału, w kolejnym odcinku zaczynamy proces klasowy. Ostatni proces klasowy. No i tak tylko jeszcze słowem kończącym, chociaż to odcinek już jest tak bardzo długi. Dajcie moje uwagi małe co do całego Deadly Life Army, patrz, bo to jest śledztwo. Co do całego śledztwa początku rozdziału. Na pewno zacznijmy od tych gorszych, żeby było już z głowy. Teraz jak sobie pomyślałem, to wydaje mi się, że troszkę jest zaprzepaszczona szansa na rozwój Daichiro. Pochwaliłem go co prawda, że jest fajnym ziomeczkiem. Z drugiej strony zdałem sobie sprawę, że on dopiero co stracił tak naprawdę Haruo. Przecież ta druga sprawa była chwilę potem. I trochę brakuje w nim dojrzałości. Mam wrażenie, że mógłby być... Nie mówię, żeby był takim smutasem, bo to by było z kolei bardzo duża zmiana, ale jakoś tak... Brakuje takiej chwili kontemplacji. On jest... Dalej traktuje to tak strasznie dziecinnie, strasznie infantylnie. To jest trochę rzucające się w oczy. Ale poza tym... No... Zapowiada się, że naprawdę twórcy niesamowicie umiejętnie wybrnął z zakończenia. Zapowiada się, że naprawdę dostaniemy coś na serio dobrego, serio przemyślanego. Że to wszystko się ułoży w taką całość, to nie jest taki sztampowy, o 54 zabójcza gra, o Jezu to i tamto i geniusz jest i po prostu dalej to trwa, tylko nie mamy mniej pieniędzy, taki klasyczek, nie? No i mamy jakiegoś milionera, który to wykupił. Może nie było dużo hintów, ale jak już się to dzieje, co się dzieje, jak już akcja się zaczęła dziać, to w sumie mi się to bardzo podoba. W sensie nie mieliśmy hintów, mamy posiadłość, może ta posiadłość od początku kogoś należy. Podoba mi się to. Naprawdę wydaje mi się, że i realnie jestem ciekawy procesu. Oczywiście śledztwo może było takie banalne, jak to takie śledztwa, czyli przyglądanie art. Coś co... No nie ma tej lepszego rozwiązania. Po prostu tak musi być, to nie jest tak, że nagle oni zaczną znajdować jakieś rzeczy. Ale to zawsze jest takie paradoksalne trochę, jak ci zabójcy, którzy zabijają, żeby kogoś uratować, ale przez zabicie sprawią, że ta osoba i teraz zginie, no bo jeżeli ta osoba, która zabija, będzie chciała wyjść, no to zabija osobę, którą chciała chronić przed kimś, prawda? To jest taki paradoks rompowy. No ja myślę, że to jest drugi paradoks rompowy. Ale to nie jest do końca paradoks, to ma pewien sens, bo po prostu trzeba spojrzeć na to z tej strony, że w pewnym momencie geniusz, czyli osoba odpowiedzialna za zabójczą grę, ona nie chce po prostu, żeby to się kontynuowało w takim normalnym stopniu, tylko chce zrobić z tego coś takiego, no swojego. To już jest zrobione dla czystej rozpaczy, nie dla jakiegoś poklasku, nie dla serialu. Ciekaw jestem, czy ten serial od początku nie był grany, bo chyba nie był. Jeżeli tak, no to wychodzi na to, że po prostu mam całkiem fajnie zgrabny motyw tego, że jakiś bogacz chciał się zabawić, co według mnie jest bardzo fajnym motywem. W sensie na pewno lepszym niż takie typowe, o, to jest 54 sezon,
na pewno teraz to wróci do dawnej świetności, bla bla bla. Teraz bym nie chciał. To, co tutaj zapowiada się na ten moment, brzmi ciekawie. Ciekawie. Ja ciekawie zacząłem w kolejnym odcinku. Co do pozostałych postaci, w sumie nie mam nic do dodania. Według mnie są mega, mega swoją rolę uzupełniają. Zobaczymy, gdzie to się skończy. No ja podejrzewam bardzo mocno Rio. Zobaczymy, jak to będzie. Dajcie znać, co wy podejrzewacie, jakie macie teorie po tym procesie, znaczy po tym śledztwie. Zapraszam was również do zostawienia subskrypcji na kanale, żeby być na bieżąco. Wpadajcie do opisu, macie ten link do Twitcha. Streamuję codziennie oprócz soboty od 17 do późnych godzin wieczornych, więc macie zawsze czas, żeby wpaść, jeżeli tylko chcecie zobaczyć, co tam się dzieje. Jest to na Twitchu, ale polecam serdecznie, chociaż sobie gdzieś tam odpalać w tle. Jak macie jar, to załóżcie konto, wpadajcie. Zawsze będzie miło, ja dużo siedzę, dużo streamuję, dużo gadam, dużo gram. No i cóż, to wszystko z mojej strony. Widzimy się już w kolejnych odcinkach, gdzie będziemy kończyć powoli. No myślę, że z 3 odcinki mi to zajmie nawet 4 możliwe. W takiej mojej drogości. Nie robię 50-minutowych każdego, przynajmniej nie planuję. Jak wyjdzie, zobaczymy. Wszystko z mojej strony, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej, papa.